Rozpoczynamy dzień drugi Międzynarodowej Konferencji. Jak mówimy o sobie, jak mówią o nas reprezentacja grup mniejszościowych w edukacji. Dzień dobry. Joanna Najączyk, witam państwa bardzo serdecznie. Przypominam, że mamy też transmisję na żywo, można nas oglądać na profilu Centrum Edukacyjnego Muzeum Polin. Na Facebooku. Przed nami dzisiaj kolejny dzień wypełniony rozmowami. Dzisiaj oprócz wykładów zapraszamy też Państwa do udziału w sesjach warsztatowych. To w drugiej części dnia. Wciąż można się jeszcze na poszczególne warsztaty dopisywać, do czego serdecznie zachęcamy i namawiamy. A teraz zapraszam na scenę dr Renatę Piątkowską z Muzeum POLIN. Przed nami wykład między akulturacją a kontrkulturą. Żydowskie ruchy społeczne i kulturowe w pierwszej połowie XX wieku. Doktor Renata Piątkowska, zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie i witam Państwa bardzo serdecznie. I na początku parę słów wyjaśnienia. Temat jest bardzo ogólny i jest ogromny. Ja oczywiście postaram się w skrócie przedstawić żydowskie ruchy społeczne i kulturowe w pierwszej połowie XX wieku. Natomiast, jako przykłady działań podejmowanych przez te ruchy, wybrałam dosyć wąską e, dziedzinę związaną z edukacją, gdyż pomyślałam, że to może być dla Państwa interesujące ze szkolnictwem. E, i, e, ale myślę, że tak part pro to e, pokażę, e, pokażę to, m, jak wygląda pierwsza część tytułu tej, e, e, tej konferencji, czyli jak mówimy o sobie gdyż to, co powiem, będzie opowieścią o tym, jak Żydzi widzieli siebie, jak chcieli siebie widzieć i jak starali się stworzyć swój, swój własny, yy, narodowy, tożsamościowy świat yy, w, w pierwszej połowie XX wieku, ale tak naprawdę głównie w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja przepraszam, wyciszę jeszcze telefon tylko. I drugie wyjaśnienie, które mam, to jest użycie słowa kontrkultura, bo myślę, że potocznie kojarzy nam się wszystko, wszystkim z kontrkulturą hipisów amerykańskich czy z ruchami studenckimi 68 roku. Ja używam to za badaczem amerykańskim Jackiem Jacobsem jako system tworzenia niezależnej w będącej w opozycji do generalnej kultury danego kraju czy danego miejsca, kultury mniejszościowej, która ma bardzo wyrazisty charakter, ramy i działania. Także ta kontkultura nie jest kontkulturą lat 60., jest kontkulturą stosowaną od wieków przez rozmaite grupy mniejszościowe. Ale, by opowiedzieć o tym, co się działo już w XX wieku, muszę cofnąć się do wieku XIX, bardzo krótko, i, i opowiedzieć o tym, jak te nurty, które będę pokazywała, jak działały w realiach II Rzeczypospolitej, rodziły się w wieku XIX. Pierwszy odwołuje się do słowa akulturacja, i dotyczy haskali, takiego ruchu oświeceniowego, niekoniecznie akulturacyjnego, ale jednak skłaniająca społeczność żydowską do wyjścia. Poza swoją grupę społeczną. Przede wszystkim, jeśli chodzi o edukację, chodziło o podjęcie nauki nie tylko religii, nie tylko w zakresie judaizmu, ale także nauk świeckich. A drugie słowo integracja jest opisem ruchu, który istniał w Polsce pod zaborami mniej więcej od pierwszej połowy XIX wieku i którego określają bardzo dobrze słowa Izaaka Kramsztyka, jednego z bohaterów naszej wystawy stałej. Starajmy się o dobro kraju, do którego Bóg nas zaprowadził, a przy Jego szczęściu i my szczęśliwi będziemy. Te słowa wypowiedział Izaak Kramsztyk w jednym z kazań, które wygłaszał w synagodze na nalewkach, synagodze szkoły rabinów i wygłaszał te kazania po polsku. I y, 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 zbierają one te dwa doświadczenia, czyli bycia Polakiem, bycia częścią społeczności polskiej, jeśli chodzi o kulturę, o język, o historię, o wspólne ideały. W XIX wieku i w XX były to ideały walki o niepodległość, a jednocześnie pozostajemy Żydami przede wszystkim y, w religii bo to ona jest wciąż najważniejszym punktem, węzłem naszej żydowskiej wspólnoty. I pokażę także Państwu dwa przy, przykłady, właściwie trzy przykłady, które pokazują tę grupę. Integracja w XIX wieku grupa, którą sami siebie określali jako Polacy Wyznania Mojżeszowego, to bardzo charakterystyczne, pierwszym słow, na pierwszym miejscu są Polacy, była to grupa elitarna i stosunkowo niewielka, natomiast znacząca, bo obejmowała właśnie elity. Elity zarówno finansowe, ale także elity intelektualne, i w społeczności żydowskiej i później w społeczności polskiej. Pokazuje to świetnie ta grafika z inauguracji synagogi nad Tłomackiem, no najwspanialszej świątyni zbudowanej przez reprezentantów tego ruchu integracjonalistycznego, w którym widzimy samych mężczyzn w cylindrach. Kobiety były równie elegancko ubrane i siedziały na galerii i tylko przypominam mam nadzieję że widzieli już państwo a jeśli nie to zapraszam serdecznie bo na naszej wystawie są dwa najważniejsze dwie najważniejsze prace plastyczne w które w sposób wizualny przekazują ideę polsko żydowskiego braterstwa polsko żydowskiej współpracy polsko żydowskiej wspólnoty Losu. Jeden to Aleksander, Aleksandra Lesera pogrzeb pięciu poległych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w 1961 roku. Sam obraz namalowany został pięć lat później i podarowany przez tego wybitnego artystę Muzeum Narodowemu w Krakowie. Leser, był jednym z najważniejszych postaci tej grupy Polaków wyznania mojżeszowego, zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie. Bardzo znacząca postać w polskim życiu artystycznym. Jeden ze współzałożycieli Warszawskiej Zachęty, czy członek Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Ten obraz jest wciąż wyrazem jego nadziei, że to polsko-żydowskie braterstwo, polsko-żydowska bliskość będzie istnieje i będzie istniała. Tym samym, przepraszam bardzo, ostrzegano mnie, że to nie działa tak, jak powinno, ale. No nie, przepraszam. O. A drugim obrazem niesamowitym, wspaniałym od zeszłego roku będącym na naszej ekspozycji, y, takim długim wypożyczeniu jest autoportret w stroju szlacheckim Maurycego Gotliba, artysty Zdrochobycza związanego z Krakowem, ucznia Jana Matejki, który pokazuje to, co pokazywał Leser. W wymiarze społecznym wspólnoty losów warszawskiej społeczności wszystkich wyznań, połączonych myślą, walką o niepodległość Polski, tu pokazuje indywidualne losy jednego człowieka, ale które były także losami wielu. Ludzi, kobiet, mężczyzn, pochodzących z rodzin żydowskich, już nie zawsze tylko zamożnych, którzy wybierali drogę akulturacji, integracji, a niektórzy nawet asymilacji, czyli zupełnego stopienia się ze społecznością polską. Wrócę jeszcze do Aleksandra Lesera, bo leser dożył tragicznych i dramatycznych czasów pogromu w Warszawie w roku 1881 i w swoim takim testamencie, który zostawił pisał bardzo gorzko o swoich zawiedzionych uczuciach, o zawiedzionych y, nadziejach na to, że będzie Polakiem, że pozwolił, pozwoli mu się zostać Polakiem, tak jak zawsze czuł i był przez całe swoje życie. Bo lata 80., 90. XIX wieku to narastający antysemityzm, a z drugiej strony, który nie dopuszczał Żydów do polskiej społeczności, coraz częstsze wyrzucanie Żydów Teraz powszechniejsze, może bo oczywiście wcześniej też to występowało, wyrzucanie Żydów poza nawias polskiej wspólnoty. Nie chcę nazywać jej narodowej, ale wspólnoty społecznej, wspólnoty losu i historii. W tym samym czasie, czyli jakby pewne drogi zaczynały być dla Żydów zamknięte, zwłaszcza dla całej grupy, dla Żydów jako całej grupy społecznej. Mówi się o tym klęska asymilacji i to jest prawda, aczkolwiek ta droga była wciąż drogą jednostek. Natomiast w społeczności żydowskiej pojawiły się nowe ruchy. Ruchy, które chciały poprzez działalność polityczną, ale także działalność kulturową i społeczną pokazać Żydów jako naród. Jako naród, który jest który mieszka tu, gdzie, gdzie mieszka, w Europie czy w Polsce, ale jest narodem z własną historią, nie tylko z własną religią, ale także z własną historią, z własnymi językami, z, własną, z własnym poczuciem, tożsamości narodowej. Ta nowa tożsamość żydowska, która rodziła się i rozwijała, przestawała być już tożsamością tylko religijną. Stawała się tożsamością w takim pojęciu nowoczesnym narodową, gdzie właśnie to wspólnota języku, języka, wspólnota historii, wspólnota kultury łączy narody. I od samego początku e, okazywało się, że te drogi, jakie wybierali Żydzi w XIX wieku, są różne. Nie ma już jednej drogi żydowskiej. Religia, która ich łączyła, pozostała nadal bardzo ważną częścią ich e, tożsamości. Ale w zamyśle. Nowoczesnych, młodych działaczy żydowskich stawała się, należała bardziej już do tradycji, do przeszłości, aczkolwiek wciąż się do niej oczywiście odwoływano. Dominowały dwa nurty, było ich więcej, ale tu zatrzymam się na tych dwóch podstawowych, czyli na syjonizmie i żydowskich ruchach socjalistycznych, które utożsamiane są z bundem, żydowską partią robotniczą bund. Obydwa te ruchy powstały pod koniec XIX wieku, w latach 90. XIX wieku, kiedy to zorganizowały się przede wszystkim jako partie polityczne, ale obydwie podjęły ogromne działania na polu kulturowym. Obydwie bardzo się także różniły bo w, zarówno w zadawanych pytaniach o to, jakie jest miejsce Żydów w nowoczesnym świecie, gdzie powinni mieszkać, do tego, jakim językiem powinni mówić. Syjoniści, którzy widzieli przyszłość narodu w starej, nowej ojczyźnie, w ziemi nazywanej wtedy Palestyną i będącą pod protektoratem brytyjskim, czyli na ziemiach Starożytnego Królestwa Izraela, e, mówili, wybrali język hebrajski e, jako język, który jednoczy Żydów. Język hebrajski był zawsze językiem religii, językiem traktatów religijnych, także edukacji religijnej. Natomiast syjoniści proponowali i, i wprowadzili użycie hebrajskiego jako języka e, zarówno dnia codziennego, języka e, edukacji, języka kultury, języka literatury itd. Tak i, tak i teatru i to co jest. Y, 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 y y y syjoniści też y, y, wcześniej niż... Ta druga, druga część, o której za chwilę, czyli związanych z Idisz ruchów diasporowych, ruchów robotniczych, zrozumieli ważność wizualnego przekazu, którym łatwo było im, który ułatwiał im dotarcie do szerokich kręgów społeczności żydowskiej, widzieli, jaka jest siła zarówno propagandowa, jak i perswazyjna sztuk wizualnych. Widzieli to także dlatego nie tylko dlatego, że byli to najczęściej wyedukowani, dobrze wykształceni przedstawiciele klasy średniej mieszkający w Berlinie. Ale także w Elwowie czy, czy w Wiedniu, ale także dlatego, że pojawił się artysta o wyjątkowym talencie, Efraim Moshe Lilien, który w sposób nadzwyczajny połączył nowoczesność. Jeśli myślimy o formie plastycznej, artystycznej, odwołującej się do trendów o około 1900 roku, czyli tego co nazywamy art nouveau. Albo, albo w Polsce nazywa się to młodą Polską, z bardzo, bardzo ciekawym, interesującym przekazem e, odwołującym się do, zarówno do diaspory, która jest miejscem opresji, i do nadziei, do nowego życia, zbudowania nowego życia w Palestynie. E, Sionizm też miał swojego bohatera i swoich bohaterów. Jednym z najważniejszych był Teodor Herzl, który zmarł już w 1903 roku i stał się postacią mityczną, postacią która jest jednocześnie ojcem, patronem, ale także wciąż jego żywa obecność przekazie wizualnym oddziaływała na społeczność żydowską na całym świecie. Ten język był także zrozumiały wszędzie, od Drohobycza, skąd pochodził e, 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 Lilien, poprzez Odessę, tak jak mówię, Wiedeń, Paryż, Londyn. Drugi nurt, który tutaj nazywam tak skrótowo idyszyzm, opierał się na, na poczuciu, na przekonaniu raczej, że miejsce Żydów jest tam, gdzie są teraz, czyli w Dziatporze, w miejscach, gdzie żyją. I tu powinni budować, wykuwać i walczyć o nowe, lepsze życie że to życie trudne i w poniżeniu, które dla syjonistów było znakiem, żeby opuścić te miejsca, dla zwolenników diaspory było raczej oznaką, by budować własne, autonomiczne, narodowe życie w tym miejscu. Ich bronią największą był język idisz, język to jest język żydowski. Dlaczego był bronią, bo był to język, którym mówiła społeczność żydowska w całej Europie Środkowo-Wschodniej, ale także ci, którzy wyjeżdżali, czy to do Londynu, do Paryża, czy do Stanów Zjednoczonych. To język, który i, i przez zarówno przez syjonistów, jak i przez zwolenników integracji uważany był za język... E, Niepełny, za żargon uważano, że e, język trochę kucharek i kobiet, e, stawał się dzięki wybitnym przedstawicielom życia literackiego. Przede wszystkim e, trzem najważniejszym pisarzom: e, Mendelem Oichersforimowi, Szołem Aleichemowi i, mm, e, e, i Jakowowi Lejbowi e, e, Perecowi. Nastąpiło przejście od tej literatury popularnej w języku idisz. Literatury, jak to nazywano, jak nazywa się nadal, to niekiedy literaturą dla kucharek, literaturą rzeczywiście dla kobiet, bo kobiety czytały w Idisz, a rzadko znały hebrajski, rzadziej dużo znały hebrajski. Wprowadzili na taki poziom, wysoki poziom literacki, że stworzyli kanon tej literatury, a za tym podążyło użycie w Żydowskiego, przede wszystkim w prasie i codziennej, i prasie tygodniowej, w teatrze, w, jeszcze nie w szkolnictwie, bo przed I wojną światową właśnie nie istniało szkolnictwo w języku, w języku żydowskim. Były jakieś szkoły w Galicji, bo tam Austriacy dopuszczali taką możliwość, ale tam stopień akulturacji był bardzo duży, więc były, był to dużo mniejszy poziom. A szkoły prywatne, które istniały, uczyły jednak po hebrajsku. Więc siła literatury, siła teatru, siła kultury popularnej i siła prasy. To było to, co stało przed pierwszą wojną światową za tymi, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym tworzyli takie zręby bardzo mocnej i silnej i rozbudowanej kąt kultury w języku jidysz. Obydwa te ruchy, zarówno syjonizm jak i te ruchy związane z idisz przede wszystkim związane z ruchem robotniczym odmieniały życie żydowskie także dosłownie ono się zmieniało migracje przenosiny także Chociażby taki drobny fakt, że kobiety zaczęły wychodzić z domu i pracować w fabrykach, stawały się robotnicami, czyli wychodziły z takiego kręgu bardzo bliskiego społecznego, sprawiały, że życie żydowskie zmieniało się bardzo mocno. Jest taki, taka opowieść Bernarda Zingera o Warszawie. Na, na, na jego wspomnienia zatytułowane są Moje nalewki i on opisuje, jak rewolucja 905 roku, bo także wydarzenia zewnętrzne ją zmieniały, sprawiły, że dzielnica żydowska w Warszawie się zmieniła, że ludzie zrzucili hałaty, zaczęli mówić tak, że w po polsku, po rosyjsku, w innych językach, że y, y, były tańce, y, dziewczyny i chłopcy bawili się razem. Teraz już wiemy, że to było także wcześniej, bo wielkie miasta stwarzały taką możliwość, na przykład słynne potańcówki w dzielnicy żydowskiej były już od lat 80. XIX wieku. Ale były też wydarzenia, które y, które bardzo silnie wpłynęły na poczucie tożsamości żydowskiej i na poczucie, i na, i na, i na to, że ta konieczność szukania inaczej określonego miejsca w życiu współczesnym była, jest, jest, jest paląca. Tak jak mówiłam, inaczej na to odpowiadano, ale, ale zarówno zwolennicy, syjonizmu, zwolennicy ruchów socjalistycznych. No i ci oczywiście, co zawsze pozostało, bo zapominamy o tym, ale wciąż duża część społeczności żydowskiej pozostawała wierna takiej tradycyjnej sposobowi życia, którym regulował czas religijny i zasady życia religijnego. Chciałam Mówię o fali pogromów, która przytoczyła się przez Cesarstwo rosyjskie w latach 903-906, która w roku 905 dotarła do ziem polskich, do Białego Stoku, w 1906 906 do Siedlec. Było to doświadczenie dojmujące. Było to doświadczenie tak otwartej przemocy, bardzo, bardzo, bardzo silne. To była to przemoc, która kończyła się ofiarami śmiertelnymi. I znalazła także odzwierciedlenie w obrazach artystów. I tutaj chciałam pokazać Państwu obraz, który co prawda zaczął artysta malować wcześniej, ale który wystawił po raz pierwszy po pierwszej fali pogromów. Golud, czyli wygnanie. Galut po hebrajsku, Golus to po, mówi się w Idisz. Jest tylko czarno-biała ilustracja, bo ten obraz najprawdopodobniej został zniszczony. Który pokazuje, który tak naprawdę odwołuje się nie tylko do bieżących wydarzeń, ale który umiejscawia życie żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej w bardzo długiej perspektywie od wygnania z Niemiec w średniowieczu, poprzez wygnania z miast i miasteczek w Ukrainie, w Rosji i także w Królestwie Polskim, jako, jako wygnania, jako poczucia bezdomności. I z tym bagażem Wkroczyła społeczność żydowska w I wojnę światową, która była bardzo ważna dla całej tej oczywiście części świata i w ogóle dla całej Europy, ale także bardzo ważna dla społeczności żydowskiej. Zmieniło się właściwie wszystko. To, co było. Żydzi byli mniejszością w wielonarodowych imperiach czy to w rosyjskim, czy w austriackim. Ich sytuacja społeczna, polityczna, obywatelska była różna pod wszystkimi zaborami. E, e, natomiast I wojna światowa. E, m, z jednej strony stworzyła możliwość rozwoju życia narodowego. Tak było możliwe na przykład w Królestwie Polskim pod okupacją niemiecką, kiedy to Niemcy pozwolili na przykład na wprowadzenie po raz pierwszy edukacji w języku jidysz. To był także moment rozwoju takiego też społecznego i narodowego dla, dla społeczności polskiej, chrześcijańskiej. A z drugiej strony po zamknięciu tej wojny okazało się, że Żydzi jedna z wielu mniejszości, nie największa, nie, nie najważna, ale nigdy, nigdy, nigdy bardzo liczna, okazywała się ważną grupą społeczną, grupą narodową, która znalazła się w granicach nowo powstałych państw. Państw o charakterze narodowym. Wszystkie państwa, które powstały, może po, poza Czechosłowacją, które powstały po I wojnie światowej w tej części Europy, e, mówię tutaj o II Rzeczypospolitej, ale także o m, państwach e, bałtyckich czy o próbach, które podjęła Ukraina stworzenia własnej, e, własnej, e, własne, własnego bytu na, e, państwowego, e, Powstały jako państwa etniczne, jako państwa, w których taką doktryną mm, słowo obowiązująca będzie niedobra, ale która była po prostu czytelna dla wszystkich, jest doktryna dominacji głównego narodu. Różnie to było i są na ten temat książki, jak Żydzi próbowali wprowadzić taką autonomię narodową w różnych państwach z różnym skutkiem. Najlepiej udało się to na Litwie. Na Ukrainie, w Ukrainie zostało to przerwane przez, przez bolszewików, w Polsce były to próby wprowadzenia w popartej przez państwo autonomii narodowej no te próby nie spotkały się ani z aprobatą, ani ze wsparciem. Natomiast przez całe dwudziestolecie ta cała tak bardzo zróżnicowana społeczność żydowska, tak jak mówię, bogata i biedna, mieszkająca w małych miasteczkach i wielkomiejska, bardzo religijna, i bardzo i bardzo świecka zbudowała własny, zróżnicowany cały czas to podkreślam świat narodowej kultury. Rozwinęła go w tych warunkach jak mogła najlepiej wykorzystywała jak mogła najlepiej, chociaż siła polityczna Żydów. Żydzi byli oczywiście i w, i w Senacie, i w, w Sejmie, natomiast ich siła polityczna była znikoma, jeśli nie powiedzieć żadna po prostu. W związku z tym jedyną drogą, jaką okazała się dla nich możliwa, była droga rozwoju kulturowego, rozwoju instytucji kulturalnych, instytucji edukacyjnych, instytucji artystycznych. I jest to, jest to imponujący świat, który, który, stwo, który, który, który udało się stworzyć mimo trudności. Ja skupię się na edukacji i pokażę Państwu, jak w szkoły, poprzez szkoły realizowały te plany. Tu, jeszcze krótkie przypomnienie: tu, już jesteśmy w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo ważne wydarzenie, jakim było otwarcie pierwszego uniwersytetu nowoczesnego, hebrajskiego, świeckiego, w którym nauczano po hebrajsku w Jerozolimie w 1925 roku. A drugi to jest plakat Keren Metle Izrael. to jest taka organizacja, która zbierała datki na wykup ziemi w, w Palestynie. Pokazuję to Państwu, obydwie, bo były to nowoczesne instytucje, bardzo, bardzo takie osadzone w takim żywym nurcie współczesności, ale także od strony artystycznej. Ten plakat Kerenka i Metyl Izrael zaprojektował jeden z ważniejszych artystów dwudziestolecia międzywojennego Henryk Berlewi. Nie tylko sztuki żydowskiej, ale sztuki polskiej i sztuki europejskiej. I także bunt, który przed wojną był partią skupioną na pracy w kręgach robotniczych, i trochę niedoceniał. Roli i znaczenia przekazu propagandowego, wizualnego. Poza tym, jak, jak to żydowskie partie robotnicze był zawsze pomiędzy uni, uniwersalizmem ruchu robotniczego, który, jest, który łączy robotników ponad granicami, a jednak bardzo szczególnym interesem robotników żydowskich, który dla bundu był najważniejszy. Ich, ich miejsce, przemyśle było inne i praca z nimi była inna. Zresztą bunt na początku nie używał, uważał idisz za język, który służy do pracy w kręgach robotniczych, bo to one, oni tym językiem mówili na co dzień. Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym idisz który stworzyli był już Idzisz, który użyli w swoich przekazach wizualnych, był już bardzo świadomie wykorzystywany. Wrócę teraz do tej kontrkultury, o której właśnie Jack Jacob w znakomitej książce poświęconej bundowi nazwał działalność bundowską działalnością kontrkulturową. Przede wszystkim dlatego, że było to świadome propagowanie własnych wartości moralnych i kulturowych oraz budowanie kultury narodowej Żydów w diasporze, to co mówiłam. W drugiej Rzeczypospolitej, także dzięki temu, że miał te możliwości, bunt rozwinął aktywność nie tylko na polu polityki, ale i tak naprawdę o tym jeszcze bardziej teraz pamiętamy, oświaty, kultury. I sportu obejmujące obok żydowskich robotników także dzieci. Była specjalna taka organizacja dziecięca, która się nazywała Miaskrutskiw, taki socjalistyczny związek dziecięcy, młodzieżowy, cukunft. Socjalistyczny związek, Związek Młodzieży przyszłość. Tu mają Państwo plakat młodego malarza, wtedy studenta Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Herszacyny, i członka cukunftu, który zachęca do tego, żeby wstąpić do cukunftu. Jak Państwo widzą, są to plakaty już polsko-żydowskie, znaczy napisy są i widzisz i, i po polsku. I to jest bardzo ważny element tej, tej kontrofensywy, bo była to kontrofensywa, która nie wykluczała ani nie była, skierowana, nie była skierowana przeciwko kulturze polskiej, a raczej przeciwko temu oddziaływaniu i przymusowemu, przymusowej asymilacji wprowadzonej przez państwo. Ale jeszcze. To, nie tylko szkoły, była także organizacja kobieca. Działania tych młodzieżówek, organizacji właśnie kobiecej, kluby sport, klubów sportowych nie tylko w Warszawie, w całej, w całej Polsce. Bliskie związki ideowe i personalne z bardzo ważną organizacją oświatową, centrale Idysze Szul organizacje CISZO, czyli to była centralna żydowska organizacja szkolna, o której jeszcze będę mówiła, a także organizacji kulturalno-edukacyjnej Liga Kultury, Kulturligę, o której też jeszcze wspomnę, wraz z siecią bibliotek. Największą i najbardziej znaną była niedaleko stąd, należnie, Biblioteka imienia Bronisława Grosera. To taki działacz bundowski, który zmarł przed I wojną światową w Warszawie. Poza tym praca oczywiście polityczna i codzienna, ale także, także tygodniowa, prasa młodzieżowa, także prasa dla dzieci tworzyły polityczną, społeczną, kulturalną taką infrastrukturę świata żydowskich robotników, rzemieślników także. I jeszcze raz chciałam podkreślić, że ta narodowa orientacja, ten wszechobecny idyjka i czyli żydowskość, nie kłóciła się w żadnym wymiarze, także w wizualnym, z uniwersalnymi ideami ruchu robotniczego w Polsce i na świecie. Bo podstawowym celem była oczywiście ochrona żydowskich robotników, ale także w szerszym wymiarze walka o prawa pracownicze i socjalne. Bunt bardzo blisko współpracował z Polską Partią Socjalistyczną. Ich ideały w tym momencie były bardzo bliskie. Wreszcie cały czas bunt podnosił te ideu, ideały autonomii żydowskiej w krajach diaspory, w Polsce. Podobnie, podobny świat tworzył syjonizm, aczkolwiek syjonizm w dużej mierze nakierowany był jednak na, tak jak mówiłam, starą, nową ojczyznę i e, m, obecność w rzeczywistości, tej, której byli, była obecnością, przygotowaniem do wyjazdu do Palestyny. To jest, to jest bardzo duże uproszczenie, ale, ale chciałam takie zaznaczyć ogólne ideowe zasady. I podobnie jak bunt. W kręgu, w orbicie wpływów syjonistycznych były organizacje młodzieżowe, bardzo różne, bo była to i Gordonia, ale była to i Hashomer Hatzair czy Hanoar Hatsioni. To były takie organizacje młodzieżowe mm, o charakterze no, skautowskim, harcerskim, nakierowane na pracę wewnętrzną, i przygotowanie do, do wyjazdu do Palestyny. Były, Istniały wiele klubów młodzieżowych, powstawały biblioteki syjonistyczne w bardzo małych miejscowościach. Działała także kobieca organizacja, bardzo żywa, którą nazywa się WIZO. To akurat od angielskiego skrótu Women's International Zionist Organization, bo ona powstała w Londynie. Ale, ale była bardzo ważna. Działały oczywiście kluby sportowe, kluby makabi. Największe makabi działało w Warszawie. Był to największy taki żydowski klub sportowo-gimnastyczny, ale makabi były w Bielsku Białej, w Lwowie nie, w Lwowie była Hasmonea, no w bardzo wielu małych miejscowościach. Obydwa, obydwa, obydwie te grupy, stworzyły także organizacje edukacyjne których, które, których celem było rozwijanie edukacji narodowej także w językach narodowych. I znowu się cofniemy do pierwszego członu akulturacji części polskiej musimy się też cofnąć do roku 1919. Polska w traktacie wersalskim zobowiązała się do zapewnienia dzieciom mniejszości narodowych, nie tylko żydowskich, publicznych szkół podstawowych w języku ojczystym. Polska wprowadziła obowiązkowe szkolnictwo dla dzieci w wieku lat 7-14, czyli te 7, potem 8 klas szkoły podstawowej. Jeśli chodzi o społeczność żydowską, państwo polskie nigdy nie zrealizowało podpisanego przez siebie. Traktatu, natomiast tworzyło, zaoferowało właściwie dzieciom żydowskim tak zwane szabasówki, szkoły, których nauka odbywała się w języku polskim, chodziły do niej tylko szkoły dzieci żydowskie, które nie przychodziły do szkoły w szabat, czyli w sobotę i w święta żydowskie. Natomiast cała edukacja była w języku, w języku polskim. To szkolnictwo nie cieszyło się dużą popularnością w społeczności żydowskiej. Rodzice nie byli zainteresowani, bo z jednej strony uważali te szkoły za takie ogniska asymilacji, odrywania dzieci od własnej kultury, od własnej tradycji, od własnych zwyczajów. Nie poznawały religii, języka. Z drugiej strony były to miejsca, separowania dzieci żydowskich od dzieci polskich a tego też rodzice nie chcieli. Poza tym te szabacówki powstawały głównie w większych miastach. W małych miejscowościach była jedna szkoła publiczna, do której chodziły wszystkie dzieci. I rodzice woleli te publiczne szkoły, które były bezpłatne, co jest bardzo ważne, bo mm, e, Włączały one dzieci, znaczy istniało cały czas, widziały o tym, rodzice byli tego też świadomi, że istnieje to nie, niebezpieczeństwo e, takiej przymusowej asymilacji, e, ale jednocześnie włączały dzieci w życie społeczne kraju. Poza tym ci rodzice, którzy myśleli o edukacji, o dalszej edukacji swoich dzieci na poziomie średnim czy uniwersyteckim, Właśnie nie mieli innego wyjścia, bo szkolnictwo publiczne na poziomie średnim było właśnie tylko publiczne było tylko w języku polskim, na no, uniwersytety oczywiście były tylko i wyłącznie w języku polskim. Ale z drugiej strony, w w tych szkołach, i mamy na to i wiele przekazów, wspomnień, i, i zarówno z epoki, jak i, jak i już późniejszych, nie było to łatwe miejsca dla dzieci żydowskich, które były mniejszością pogardzaną, usuwaną poza margines społeczności, często także nawet otwarcie atakowaną. Ale, ale wybierano tę wzmożoną polonizację i akulturację także dlatego, że dla bardzo wielu Żydów, dla, dla naprawdę bardzo dużej części społeczności żydowskiej, Polska była ich miejscem rzeczywistym, rzeczywistego życia. Była miejscem wybranym także do tego życia i ważnym dla nich. W latach dwudziestych określa się, że około 60% dzieci żydowskich uczyło się w polskich szkołach publicznych. Natomiast w latach osiemdziesiątych ten procent wzrastał i mówi się, że blisko 80%. Więc trzeba było tym dzieciom żydowskim, które uczyły się w szkołach publicznych, zapewnić wychowanie w duchu narodowym. Była taka możliwość. Religia była przedmiotem obowiązkowym i nauczonym w szkołach. Dzieci żydowskie, w związku z tym, miały lekcje religii i historii żydowskiej, biblijnej, jak tutaj widzimy, w języku polskim, prowadzonym przez nauczycieli różnych. Dopiero taka oficjalna instytucja powstała w 1936 roku. Tutaj na tłomackim Instytut Nauk Judaistycznych, który kształcił nauczycieli religii i historii żydowskiej, działacze oświatowi starali się tworzyć. Trzeba było przede wszystkim stworzyć podręczniki, zarówno do nauki religii, jak i do nauki e, historii żydowskiej. Tu mają Państwo przykład e, e, podręcznika. Mała historia biblijna, to jest akurat dla drugiej klasy. E, e, jej autorami były bardzo ważne postacie, czyli Meyer Tauber i Jerzy Jerachmiel Weingarten. Nauczyciele, tacy dydaktycy, którzy pracowali nie tylko w języku polskim, ale także w języku żydowskim i w języku hebrajskim, którzy stworzyli małą historię biblijną. Były to takie wypisy, czytanki z historii biblijnej. Zawsze starano się, żeby te książki były. Ciekawie ilustrowane, były atrakcyjne. Tu akurat ilustracje wykonał taki artysta z Białegostoku, Jerach Tynowicki, który mieszkał w Warszawie. I proszę, to jest początek. Wszystkie opowiadania, opowiadania w tej książki są napisane po hebrajsku w torze. Tory już nie wyjaśniana, uznano, że wiadomo, co to jest. Tory czyta się w Bożnicy. Później jest historia biblijna opowiedziana na kolejnych stronach w bardzo interesujący sposób. Te książki są dla nas takimi uderzającymi przykładami, z jednej strony odwołania się rzeczywiście do tradycji, przy przypomnienia dzieciom, opowiedzenia o tradycji religijnej, o historii biblijnej, ale także o świętach żydowskich, bo w, tych, w tej tak. Taka specjalna część była poświęcona świętom żydowskim, a z drugiej strony uderzająca polonizacja. Czyli wszystkie te słowa są tłumaczone na polski. Używa się pesach, ale z równą swobodą używa się słowa Wielkanoc. E, używa się Nie używa się słowa żydowskiego na synagogę ani synagogę, tylko używa się słowa polskiego. E, więc te. Bardzo interesujące. Wydawnictwa, które zbierały te opowieści biblijne, opowiedziane w sposób. Zresztą w tradycji żydowskiej e, opowieści biblijne w formie midraszy, czyli takich bardzo przystępnych, bardziej przystępnych opowiadań, no są bardzo, mają bardzo długą tradycję, ale e, publikowano także wierszyki, dodawano fragmenty dzieł literackich tłumaczonych na polski i objaśniano, czym są święta. Natomiast bardzo interesujące jest porównanie sfery wizualnej, Akceptowanej przez tych autorów w tych książkach. Nawet kiedy jest mowa o święcie Jom Kippur, najważniejszym dniu Żydowskiego Roku Religijnego, widzimy tak naprawdę nie. Całonocne modlitwy w synagodze, co jest najważniejszym takim obowiązkiem mężczyzn, nie post całodzienny, ale scenę rodzinną, właściwie taką na poły szabasową. I gdyby się, nie te świeczniki, gdyby nie tytuł, to tak naprawdę byłaby to świecka rodzina, o której żydowskości nic z obrazka moglibyśmy nie wiedzieć. I to rzeczywiście pojawia się we wszystkich tych książkach. Nie bez powodu, przepraszam jeszcze, bo chciałam jednak pokazać to Państwu, starano się naprawdę sprawić, by te, te wydawnictwa były dosyć popularne i pojawiały się co jakiś czas. I co ciekawe, były tworzone przez nauczycieli właśnie religii mojżeszowej historii albo nawet jak jedno przez taki związek nauczycieli religii mojżeszowej w Polsce. W latach 30. w 30 31 roku znowu Jerachmiel Weingarten zaprojektował takie wydawnictwo Biblioteki dla dzieci i młodzieży żydowskiej poświęcone świętom żydowskim. Wyszły cztery tomy. Było to wydawnictwo luksusowe, jeśli chodzi o formę wydania, do której do ozdobienia jej. Zaangażowano bardzo ważnych artystów. Okładki projektował Jan Lewit, połówka duetu lewit him o którym jeszcze będę mówiła, takiego bardzo, bardzo ważnego duetu grafików. A ilustracje wykonywali znani artyści, Heim Hanft, a w tym wypadku Franciszka Weinle-Stemerson, wówczas jeszcze studentka Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, później Akademii. To są wydawnictwa tylko w języku polskim. Na przykład właśnie w tym wydawnictwie Pesachowym ilustracje nie było ich tak dużo, ale one są jakby takim komentarzem do, 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 komentarzem do treści zawartych. To, co widzimy, były tam opisanie święta. Czego dotyczyło odwołanie się do doświadczeń dnia codziennego, czyli na przykład w przypadku święta Pesach nie skupiano się na opowieści o życiu Żydów w Egipcie, aczkolwiek mówiono o tym, i potem wędrówce z Egiptu, ucieczce z kraju niewoli do ziemi obiecanej, ale na przykład pokazywano szukanie tak zwanego humecu, czyli zakwasu, który nie, nie może być na w to święto nie powinien być w żadnym domu żydowskim spożywa się wtedy mace, która jest plackiem z niekwaszonej mąki, którą tutaj widzimy na okładce. Do tego dokładane były fragmenty opowieści Sholem Aleichema i Pereca akurat w przypadku Pesach. Odwołujące się, opisujące się, opisujące te święta. Wierszyki nieznanej nam teraz autorki, Aurelii Wygodskiej, które odwołują się do, do tego święta. Tak jak powiedziałam, wyszły cztery te książki. Tutaj mają Państwo Pesach, Purim. Purim to jest takie święto związane z księgą Estery, takie radosne bardzo. I wiąże się także z maskaradami. Sobota, nie szabas, tylko sobota. To jest ilustracja Franciszki Temerson, które pokazuje miasteczko. Znowu to ciekawe jest, które jest ciche i puste, bo jest to dzień szabasu, i tylko okna rozświetlają światła szabasowych świet. I wreszcie Hanuka. Co jest jeszcze też uderzające, że mimo że są to książeczki opisujące święta religijne, bardzo mało jest tam tradycyjnych religijnych Żydów. To jest jeden z niewielu przykładów, w których dziadek, już starszy mężczyzna, pokazuje dzieciom, jak zapalać świece hanukowe. Błogosławieństwo nad świecami hanukowymi. Było ich więcej, niestety, te akurat mam. Miałam skany i mogę je Państwu pokazać, ale oglądanie tego jest rzeczywiście interesujące porównanie treści obrazków. Kilka lat Później została wydana już mniej luksusowa seria, tym razem nazywała się to Biblioteczka Żydowska, ale znowu jakby zasada była taka sama, nawet niektóre teksty się powtarzały, ale było to dużo tańsze wydawnictwo, dostępne po prostu i tak jak mówiłam, wydane przez Związek Nauczycieli. Religii mojżeszowej. Podobne były wydawnictwa na przykład związane z Hagadą, które też bardzo często były dwu- albo trójjęzyczne, czyli polsko-hebrajskie albo polsko-żydowsko-hebrajskie. Chciałam też. To, to tak starano się, by dzieci żydowskie w polskich szkołach nie zapominały o swojej tradycji, o swojej przynależności. Ale, tak jak powiedziałam, istniały także szkoły, które, które uczyły w językach narodowych. Jedną tworzyli, tworzyła właśnie CISZO, czyli ta centralna organizacja szkolna. Druga to była organizacja założona przez syjonistów, przez partię. Przepraszam, ogólnych cyjanistów, Tarbut, która propagowała naukę w języku hebrajskim na poziomie właśnie od przedszkolnego do, do szkoły średniej. Ale trzeba było stworzyć elementarze dla tych szkół. Tak jak mówiłam, szkolnictwo w języku żydowskim właśnie nie istniało. Nauka hebrajskiego była jednak bardzo związana z religią, a syjonistom, tarbutowi nie chodziło o naukę tylko religii. To był daleki plan, ale przede wszystkim tworzenie nowej takiej... Tożsamości żydowskiej związane z językiem hebrajskim i z ideami syjonistycznymi. Jeszcze ważna informacja, że w dwudziestoleciu międzywojennym także ta część społeczności, mówi się, że to było około wciąż 30%, która blisko stała religii i która także miała swoją reprezentację polityczną, partię tak zwaną ortodoksyjną Agudas Izrael, także stworzyła własny system szkolny. Zreformowała e, hedery. Hedery musiała zreformować, bo państwo wprowadziło obowiązkową naukę pewnych przedmiotów, które musiały być, bez względu na to, e, czy szkoła była prywatna, czy, czy państwowa. E, poza tym rodzice też tego, tego żądali i stworzyli e, i to była taka organizacja szkolna, mm, e, która się nazywała Horef i która zajmowała się y, nauką dla chłopców, bo wciąż była to rozdzielona, ale była też bardzo liczna y, sieć szkół dla dziewcząt. Base Yakov, y, które, y, 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 które jakby y, 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 utrzymywały równowagę między y, tradycyjnymi wartościami związanymi z religią, a światem, y, a światem współczesnym. Ale wszystkie te szkoły potrzebowały, potrzebowały podręczników, po prostu, elementarzy. Więc pokażę Państwu elementarze także dlatego, że one są ilustrowane. Później, im starsze dzieci, tym, tym, tym jednak mniej ilustracji. A te ilustracje w połączeniu z tekstem mówią nam bardzo wiele z wyborem utworów, które się znajdowały w tych elementarzach. Mówiłam o I wojnie światowej. Właśnie w 1913 roku w Warszawie ukazał się podręcznik, pierwszy właściwie taki podręcznik do nauki Idisz, żydowski, ilustrowany alfabet, autorstwa Rafała Gutmana i Birnbauma. Ilustracje wykonał według mnie Józef Seidenbeutel, ale to nigdzie nie jest napisane, tylko tak po stylistyce poznaję. I już wtedy była to bardzo interesująca propozycja, która wskazuje na to, jak szkolnictwo w języku idisz planowało swój rozwój. Było to szkolnictwo świeckie, co bardzo mocno tutaj podkreślam. Proszę zobaczyć, kto jest bohaterką tej książki, tego elementarza. I są to dziewczynki. Dziewczynki, które nie odbierały formalnej edukacji, odbierały oczywiście edukację domową i prywatną i sporo było prywatnych szkół dla dziewcząt żydowskich w XIX-wiecznym Polsce w różnych miejscach. Natomiast to miała być edukacja publiczna. Bardzo często i właściwie od samego początku w szkolnictwie dyszowym, ale także w syjonistycznym była to edukacja Koeduka, ko, koedukacyjne szkoły. Bohaterkami tych elementarzy były właśnie dziewczynki. Z lewej strony jest z mamą przy stole, czyli w takiej wersji domowej, czyli w życiu, w życiu rodzinnym, ale z drugiej strony widzimy już dziewczynkę, która z zapałem pogrążona jest w lekturze żydowskiej książki. Najpopularniejszym elementarzem w dwudziestoleciu międzywojennym, wiele było wydań, był ten elementarz Cipe Pressa, Mein Bich, moja książeczka, wydany w 1919 albo w 1920 roku w Warszawie z ilustracjami Haima Hanfta. Heim Hunt był bardzo ciekawym, jest takim zapoznanym artystą, bardzo interesującym, przede wszystkim rzeźbiarzem i metaloplastykiem. Kiedy w 1926 roku miał swoją wystawę indywidualną w żydowskim towarzystwie krzewienia sztuk pięknych, pokazał tam te rysunki. Uznał je za godne tego, żeby zaprezentować je nie tylko szkolnej publiczności. Ta Szkoła, te, w tych ilustracjach jest zawarta cała idea świeckiej szkoły żydowskiej w języku jidysz, w języku żydowskim. Bohaterką tej książki jest Masza. Tak ma na imię nasza bohaterka, którą spotykamy już na e, okładce, a później spotykamy ją e, w, kolejnych, e, w kolejnych miejscach. E, e, Masza jest, to widać w kolejnych jest taką zaradną, bardzo rezolutną dziewczynką. E, e, rozpoczyna swoją naukę. E, szkoła, do której chodzi, jest szkołą, tak jak mówię, jest szkołą koedukacyjną, jest szkołą świecką. E, uczą w niej młodzi nauczyciele i modni ostrzyżony nauczycielki, eleganckie. Chłopcy i dziewczęta nie tylko razem spędzają czas na lekcjach, ale także bawią się po lekcjach w kółko graniaste. Masza uczy się alfabetu, uczy się zapisów w języku, zapisywania prostych dwusylabowych słów. Mama, tu jest akurat Masza napisana, ale potem mam, Masza, tata, z zapałem i pokazane jest to na kolejnych obrazkach. Robi wycinanki z papieru. Z pewnością siebie odpowiada na pytania nauczyciela geografii. O, tutaj. Jest częścią wycieczek szkolnych, czy w tym wypadku, jak w tym wypadku, takiej wycieczki szkolnej, ale chyba związanej ze, słowem, ze świętem Purim, bo jest to taka orkiestra. Co jest uderzające też w tym? Ten świat nowoczesny, świecki, Masza idzie, chodzi jeszcze, idzie do szewca, spotyka krawca i tak dalej. Spotyka także, jest jakby w kręgu natury, pokazana w czasie wycieczki. Jest także pokazane, jak opiekuje się młodszym rodzeństwem. Świat jest całkowicie żydowski, tylko i wyłącznie. Wszyscy bohaterowie, których masza spotyka, są Żydami, Żydówkami, są nowoczesnymi, świeckimi przedstawicielami e, społeczności żydowskiej. Jedyni tradycyjni to dziadek, e, do którego przychodzi masza z mamą i którego no możemy uznać, że obok budzika stoi świeca szabasowa, ale też niekoniecznie, ale także jego strój jest bardziej tradycyjny. Podobnie tradycyjny ubrany jest i szewc, i krawiec, czyli jakby ta, ta ten, ale ten świat jest jest, jest, jest żydowski. Podobnie jest, jeszcze bardzo wyraźny jest wpływ w tych ilustracjach tego, co działo się w Kijowie w 1918-1921 roku, kiedy to Kulturliga, Liga Kultury, tworzyła zręby bardzo ważnej organizacji, która stawiała. Idisz jako język w centrum kulturowego doświadczenia Żydów i która wprowadzała edukację żydowską na bardzo szerokim poziomie i na także wysokich poziomach, różnych poziomach edukacji, ale także była to, były to teatry, prasa, książeczki dla dzieci. Dzieci były ważne. Dzieci naprawdę były przyszłością narodu i poświęcana bardzo dużo uwagi ich, ich kształceniu i dorastaniu tworzyli, ze ligą współpracowali najwybitniejsi artyści, teraz uważani za e, jednych z najważniejszych artystów XX wieku, jak L. Lisicki i Handt, który w 1920 roku Znalazł się w niewoli po stronie rosyjskiej, On brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej i spędził tam trochę czasu, zanim wrócił. Ewidentnie zapoznał się z tymi wydawnictwami, które zresztą potem były także drukowane w Polsce. Tych elementarzy, ten elementarz był tak popularny, że ostatnie wydanie, które znalazłam, Pochodziło z lat 50. czy nawet 60. z Meksyku i było tam wydane dla szkół, szkoły żydowskiej w Meksyku. Jak wiem, od badaczki elementarzy, od strony takiej dydaktycznej, one były też bardzo nowoczesne w formie dydaktycznej, wprowadzania w język. A tu chciałam Państwu pokazać. Tamten był pierwszy, a to jest ostatni elementarz, który ukazał się w Warszawie i miał być wprowadzony w roku 1939-1940, ale nigdy nie wszedł do dystrybucji takiej powszechnej. Napisany przez Apelboima, nie znamy imienia, do której ilustrację wykonał Abraham Guterman, także ważny artysta związany z ruchem idyszowym i takim socjalistycznym. Jest też bardzo interesujący, minęło 20 lat i co łączy te dwa światy, te dwa podręczniki? Znowu jesteśmy w świecie ściśle żydowskim, ale jeszcze bardziej świeckim. Jeszcze mniej mamy odniesień do religii, aczkolwiek są święta, ale jak są święta, to jest to szukanie tego Humecu. A nie jakieś inne tradycje. Domy, w których mieszkają, tutaj widzimy mieszkanie, są takie proste, umeblowane prostymi, nowoczesnymi meblami wnętrza. Rodzina, która spotyka się przy stole to jest dwóch chłopców i dziewczynka, którzy razem się uczą, razem chodzą do szkoły. Jest, jest świecka. Tutaj jest taki powrót, chyba, ojca z delegacji albo z jakiejś podróży. E, bardzo silne jest to świeckie przesłanie, jeszcze silniejsze niż w tym poprzednim, e, e, w poprzednim elementarzu, ale jeszcze mocniejsze jest przesłanie nowoczesności i otwarcia na świat. Ta okładka niesamowita z tym światem, który się otwiera, o ile świat e, maszy był światem Całego miasteczka, natura była blisko i bardzo bliska była społeczność, to w tym podręczniku mamy już wielkomiejską przestrzeń. A tak naprawdę to nie tylko chodzi już o Polskę i tak dalej, ale chodzi o świat cały. Wieżowce amerykańskie, budynki znane z całego świata, parowce, statki, a nawet jest tam taki malutki samolot. Czyli. Te, obydwa te podręczniki, właśnie wszystkie te podręczniki, które Państwu pokazywałam, miały, mają bardzo silny charakter e, realizujący projekt modernizacyjny społeczności żydowskiej, wyprowadzający ją z kręgu tradycyjnego świata i wprowadzający w nowoczesny świat. E, Dużo mnie jest interesujący ten, od strony artystycznej ten podręcznik Gutermana, ale, ale, ale też bardzo, bardzo jakby ciekawie realizuje to, te swoje przesłania. No i hebrajski, którego chłopcy uczyli się, przygotowując się do barwicwy, dziewczynki dużo rzadziej, ale który ale istniały szkoły, na przykład w których wykładano w języku hebrajskim. W Warszawie prowadziła taką szkołę prywatną Pułarakowska. Hebrajski jako język nauki tak naprawdę oczywiście na szerszą skalę został wprowadzony do tych prywatnych szkół, które powstawały w dwudziestoleciu międzywojennym. Jeszcze jedna taka uwaga, były te szkoły idyszowe, były szkoły y, nauczające w języku hebrajskim. Bardzo dużo było szkół dwujęzycznych, w których nauczano równolegle języka hebrajskiego i polskiego, w, je, w polskim i hebrajskim, i, czy w jidysz i y, 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 y w polskim. Ale musimy też powiedzieć, że bardzo dużo było prywatnych szkół, w których jedynym językiem wykładowym był język polski. Zwłaszcza szkoły średnie, zwłaszcza te z prawami państwowymi do udzielania matury, właściwie w komplecie były językami, szkołami w języku polskim, w którym jednak bardzo często uczono na przykład języka. Najczęściej uczono hebrajskiego, ale jak mówią absolwenci, akurat ta nauka niewiele im się przydawała. Te szkoły Tarbutu dawały jednak dużą lepszą znajomość hebrajskiego. Zaczynam znowu od przewodnika, od elementarza pierwszego, który mi się udało znaleźć, być może są jeszcze, te są w Bibliotece Narodowej w Warszawie stworzone przez wyjątkową postać dla szkolnictwa żydowskiego Magnusa Kry, Kryńskiego, znakomitego działacza oświatowego i później twórcę prywatnej szkoły jest zresztą w języku polskim, ale także po hebrajsku, szkoły podstawowej i średniej, która istniała do 1939 roku w Warszawie. On stworzył pierwszy podręcznik do nauki hebrajskiego, ale czas goni i chciałam opowiedzieć o. o innych, już wydanych w latach 30. Muszę się przyznać, że te hebrajskie elementarze od strony artystycznej, od strony wizualnej są bardzo nowoczesne. Bardziej nowoczesne niż nawet te idyszowe. Są też ciekawe o tyle, że właśnie tam prawie nie ma też świata żydowskiego. On jest tylko wprowadzany z okazji jakichś świąt. Gdybyśmy nie widzieli hebrajskich liter, to nie domyślibyśmy się, że ta dziewczynka i chłopiec są akurat małymi Żydami, którzy bawią się w konika tak zwanego. To jest z początku lat 30. -tych. No wyjątkowe: Franciszka Temerson. Wkrótce zasłynęła jako ilustratorka książek dla dzieci swojego męża, Stefana. Ale bardzo dużo, bo ona realizowała różne podręczniki i do hebrajskiego, ale także takie do nauki religii w języku polskim. Idyszowych chyba nie znalazłam. Tu jest, są to po prostu scenki z życia. Te podróżniki też są kolorowe. Ale chciałam tutaj opowiedzieć o wyjątkowym dla mnie odkryciu, które jest u nas na wystawie stałej, bo muszę przyznać, że jak pierwszy raz otworzyłam ten elementarz, byłam oni miała zachwytu od strony artystycznej, ale także jak poznałam, jak, o czym jest jakby tam opowieść, yy, yy, widzę, jak realizowana była bardzo konsekwentnie. Yy, yy, edukacyjna wartość wychowywania w duchu. Całe to szkolnictwo uważało, że trzeba wychować Żydów na dobrych obywateli, i i na dobrych obywateli, czyli obywateli państwa i na dobrych Żydów. Powinni łączyć te, te dwa światy i tak chyba było. Ten, ten elementarz, którego autorem jest Jerzy Chim, Druga połówka duetu Him lewit znanych może najbardziej nam jako autorów pierwszej ilustracji do pierwszego wydania lokomotywy Juliana Tuwima, ale którzy w latach 30. No, zdominowali rynek plakatowo-ilustracyjny, graficzny. W 1937 roku obydwaj wyjechali z Polski. Jednak dla dla, dla duetu artystycznego polsko-żydowskiego, bo uważali się do końca życia za Polaków, wiem to na pewno o Jez Chimie i za Żydów jednocześnie, także Jan Lewit, e, nie było już miejsca. E, w naprawdę w gęstej atmosferze późnych lat 30. atmosferze Antysemityzmu, usuwania Żydów poza margines polskości, poza margines wspólnoty państwowej, wspólnoty obywatelskiej, ale jednak zamówiono u niego e, e, ilustracje znowu do, port, do e, e, elementarza autorstwa Weingartena, i one nam pokazują, jakby w tych ilustracjach. E, pokazuje nam, jaki świat chciano widzieć. Był to świat nowoczesny, świat wielkomiejski, świat fabryk, wspaniałych samochodów, świat oczywiście także świecki, w którym religia pojawia się z rzadka i jest takim przypomnieniem jak tutaj szabasu. Troszeczkę nie wiem, dlaczego z menorą, ale tak jest. Ale to są wycieczki poza miasto, Nauka szkolna, pokazane są także mieszkania, więc jest to świat nowoczesny i współczesny, taki miał być. Jest to także świat, który łączy Starą Ojczyznę, rzeczywistą Ojczyznę, w której dzieci są, Polskę i nową ojczyznę, do która stanie się być może ich ojczyzną, czyli Palestynę. Palestynę tutaj widzimy, jak Haluce udają się do pracy po lewej stronie. Stary kraj jest małym miasteczkiem, przykrytym śniegiem. Między starym i nowym krajem jest cały czas kontakt. Są wysyłane listy pomiędzy tymi, którzy już tam są i tymi, którzy zostają. Są, pojawiają się owoce, rośliny, które, które, które łączą się, wiążą się z Palestyną, ale najbardziej charakterystyczna jest ta ściana szkolna szkolnej klasy, w której są dwie flagi, polska i sionistyczna, jeszcze nie oczywiście nie izraelska, ale z gwiazdą Dawida, tak jak to wymyślił sobie Teodor Herzl. Niżej są portrety marszałka Piłsudskiego i prezydenta Mościckiego, ale poniżej, w centrum, jest portret Teodora Herzla. Wokół są rysunki dzieci, i, i zarówno budowle, które odwołują się do Jerozolimy, jak i współczesne tutaj. Ten podręcznik był podręcznikiem dla dzieci żydowskich w Polsce. Był podręcznikiem, który, który miał łączyć, nie dzielić. W tym podręczniku są także chrześcijanie, trochę tak ujęci stereotypowo, bo jest to policjant, jest to myśliwy chłop, które dzieci spotykają na wycieczkach, także nie jest to taki świat zupełnie, zupełnie zamknięty. Jeszcze mam chwilkę, to chciałam Państwu jeszcze powiedzieć o jeszcze jednym fenomenie szkolnym, o wystawach sztuki dziecka. Wychowanie plastyczne zostało wprowadzone jako przedmiot obowiązkowy w szkolnictwie e, na wszystkich etapach nauczania, czyli w, i w podstawowym i średnim. E, I e, Natomiast ja właściwie szybciutko może przejdę, bo chciałam opowiedzieć Państwu, o, a, a to jest jeszcze, przepraszam... E, Pismo gimnazjum męskiego Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich. To było to jedno z tych gimnazjum, które uczyło równolegle po polsku i po hebrajsku nasze życie. Jest to... Ten sam numer. Hebrajski polski daje, czytane od lewej do prawej, od prawej do lewej, daje możliwość stworzenia jednej książki, w której tekst jest najpierw po polsku, a potem z drugiej strony jest po hebrajsku, ale na obydwu króluje młody, muskularny mężczyzna, haluc, który buduje, wykuwa przyszłość nowej ojczyzny. To jest w ogóle fascynujący temat tych pisemek szkolnych. O wystawach. Sztuki dziecka. Były takie wystawy organizowane przez Żydowskie Towarzystwo Krzywienia Sztuk Pięknych w Warszawie w 1932 roku. To była sztuka w szkole i wystawa Dziecka Żydowskiego ogłoszona w Małym Przeglądzie, i prace, które zostały nadesłane, zostały pokazane w 1938 roku na wystawie. Ale ja chciałam opowiedzieć, bo tak naprawdę to była ta część trochę. Akulturacyjna, bo do końca nie wiemy, oczywiście, jakie dzieci brały udział. Znamy czasem tylko ich nazwiska i miejsca, skąd nadesłały te ilustracje, ale ogłoszenie było w Małym Przeglądzie, w piśmie jednak wydawanym po polsku. Natomiast chciałam opowiedzieć, i to, ta moja opowieść będzie opowieścią, którą, którą streszczam za Anną Szybą, z którą napisałam artykuł na temat tych wystaw szkolnych, która bada żydowską, żydowską oświatę przede wszystkim oświatę związaną z Ciszo, czyli z tą centralną organizacją szkolną, bada metody pedagogiczne i badawcze, które, które były wprowadzane w tych szkołach. Ciszo. Chciało wychowywać, jak wszystkie szkoły żydowskie, uczniów dumnych z dziedzictwa kulturalnego Żydów, ale i obywateli polskich. Wybranie języka Idisz było powiedzeniem się przez rodziców po stronie zwolenników równouprawnienia i rozwoju dziedzictwa tego języka jako języka narodowego. Najważniejszym, bardzo ważnym elementem tej edukacji była więc literatura idisz i pisarze jidysz. I oni znajdowali się w programie oczywiście zarówno języka żydowskiego, ale także ich, ich literatura była wykonana w rozmaitych działaniach podejmowanych przez tę szkołę. Ania, Anna Szyba uważa, że CISZOW był rzeczywiście odrębnym zarówno od tradycji pedagogicznej Tarbutu, jak i polskiej tradycji w historii takiej żydowskiej edukacji, świeckiej edukacji. Kładziono tam bowiem nacisk na wprowadzenie w różnych przedmiotach elementów pracy własnej uczniów. Pokazywania uczniom, że praca i teoria są ze sobą bardzo mocno związane. Szkoły CISZO były, miały być urzeczywistnieniem tzw. szkoły pracy, miejscem eksperymentów, ustawicznego poszukiwania nowych metod pedagogicznych. Ich celem nie było wyuczenie dzieci, co wychowanie ich, przygotowanie do przyszłego życia, danie im narzędzi do pozyskiwania wiedzy i do ciągłego samorozwoju. Wystawy szkolne były powszechną praktyką, w ogóle były w szkołach powszechne praktyki. Ciekawsze jest to, że wychodziły poza mury szkolne. Wystawą kończyły się rozmaite e, projekty i tak były realizowane w CISZO, nie jako prace, które wysyłano na konkurs, ale był to na przykład całoroczny projekt realizowany przez nauczycieli i języka, i geografii, i historii. W jednym z takich projektów zbierano materiały do historii miasteczka Próżana, które realizowały dzieci z siódmej klasy szkoły powszechnej imienia Pereca, które później, te materiały zebrane przez dzieci, stały się inspiracją do wydania takiej kroniki miasta Próżany. Oprócz tego organizowano takie wystawy na Wileńszczyźnie, w Białostocczyźnie, te wystawy były biletowane, to była także forma zbierania pieniędzy. Szkoły CISZO były szczególnie w trudnej sytuacji finansowej. Bardzo ważne były trzy wystawy, które zorganizowało w roku 37, 1937 i 1939 roku Cisza. Dwie pierwsze były poświęcone życiu i twórczości. Pierwsza, Mendele z Forima, zachował się ten plakat, który Państwu tutaj pokazuję. Była to wystawa w Warszawie. Pokazały, wystawiały dzieci tylko i wyłącznie właściwie ze szkół warszawskich i jedna z Białego Stoku. Nie zachowały się zdjęcia. Z tej wystawy i druga wystawa szkolna poświęcona e, Szolem Alejchemowi. To była wystawa, do której zaproszono wszystkie szkoły ciszew z całej Polski. E, I dzieci przez cały rok realizowały program, wykonały nie tylko prace plastyczne, pisały na przykład. E, Opowiadania inspirowane życiem, utworami, albo także na przykład projektem, który realizowały. Jeden chłopiec opisał, jak wykonał projekt makiety do opowiadania Sholem Alejchema. W związku z tym, przez te wystawy i przez tę całoroczną pracę, to było bardzo ważne narzędzie, metodyczne także dla nauczycieli, bo ta literatura była już trudna dla dzieci. Ona była XIX wieczna, więc rzeczywistość była nieznana, nie, nie ale była to także idziesz pełen na przykład hebraizmów, w związku z tym trudny dla dzieci, które poprzez, poprzez tę naukę i poprzez realizowanie tych projektów i plastycznych, ale także wykonywano na robotach ręcznych rozmaite rzeczy, jakby wchodziły w ten świat literacki. ten świat literacki. Ta wystawa była ogromnym sukcesem, zwiedziło ją bardzo wiele osób, recenzje były nawet w prasie polskiej, podobały się, budziły zainteresowanie, były pokazywane także na wystawach pedagogicznych w Europie, więc, więc rzeczywiście były to sukcesy frekwencyjne. Te wystawy nawet przedłużono, poświęconą show'em Aleichemowi. I, I tu łączy coś te wystawy żydowskiego Towarzystwa Krzywienia Sztuk Pięknych i wyda wystawy ciszą. One były oczywiście nie tylko pokazem nowych metod pedagogicznych, nie tylko pokazem, co było bardzo ważne, takich twórczych sił tpiących w młodzieży żydowskiej. I taką manifestacją siły tego szkolnictwa, skierowaną oczywiście do społeczności żydowskiej, ale wszystkie te wystawy były kierowane także do społeczności polskiej. I wszystkie one podkreślały miejsce Żydów w, w kraju, jako miejscu ważnym dla nich, jako miejsce, w którym żyli i mieszkali. To jest akurat taki, taka ulotka, poświe, znaczy taki folderek poświęcony tej wystawie. Chciałam Państwu pokazać kilka wybranych rzeczy. Bardzo to było różnorodne i tak jak mówię prace były bardzo różnorodne. Trochę trudne nam oczywiście, bo to są tylko czarno-białe ilustracje, przepraszam. I chciałam zakończyć tym zdjęciem z jednych y, y, uczniów ze y, szkoły. Ciszo gdzieś w Polsce, którzy być może przygotowywali wystawę, e, pracę na ostatnią wystawę poświęcona Żydom w Polsce. Tak była ona zatytułowana Żydzi w Polsce miała być otwarta na wiosnę 39 roku w Warszawie, została jednak zamknięta przez władze państwowe i nie dopuszczono do jej prezentacji. E, I znamy ją tylko i wyłącznie z opisu. I e, już tylko tytułem zakończenia. E, społeczność żydowska w Polsce została wypchnięta między przymus Asymilacji a trwanie e, przy swojej tożsamości narodowej jako rzeczy wykluczające. E, wykluczające się, więc albo była Akulturacja, asymilacja państwowa, polska, albo trwanie przy żydowskiej tożsamości narodowej. Stworzyło to taki paradoks, który opisują badacze historii, że społeczność, młoda społeczność żydowska w latach 30. w Polsce była właściwie w bardzo wysokim procencie akulturowana do Polskości, do języka polskiego, także do kultury, czytała kulturę i wysoką i popularną, nie miała z tym problemu, a jednocześnie to wypychanie poza, poza społeczność obywatelską e, Żydów jako, jako, e, jako zbędnego elementu życia drugiej rzeczypospolitej, w skrócie. Właściwie żydzi już nie mogli uczestniczyć i dotyczyło to od sportu, do rozrywki, do kultury, życia artystycznego, oczywiście o politycznym nie wspomnę i tak dalej. Wcześniej już byli żydzi wykluczeni i, i z policji i wojska i właściwie ci, którzy nie byli ochrzczeni, także z, ze szkolnictwa, zwłaszcza uniwersyteckiego. Było to pokolenie ludzi w pełni akulturowanych do Polskości, którzy uważali Polskę za swój kraj i który, która ich obchodziła, ale w których tożsamość żydowska była bardzo mocna i była wzmacniana przez te negatywne, jakby ta przymusowa asymilacja spowodowała trochę to, że Żydzi... Byli wciąż obywatelami, była Polska dla nich ważna, ale byli, czuli się coraz bardziej, coraz mocniej. Niektórzy nawet mówili, wpychani w tą bardzo silną żydowską tożsamość. I Dziękuję bardzo. Jest równo 11.30. Jeśli mają Państwo pytania, to ja chętnie odpowiem. Wiem, że to w takim skrócie bardzo dużym było zrobione, no ale taki wymóg. Tak, To bardzo dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy, doktor Renata Piątkowska. Dziękujemy za to ciekawe wystąpienie. Ja myślę, że te pytania pewnie gdzieś za chwilę się w nas narodzą. Będzie jeszcze szansa, żeby je zadać. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę kawową. Widzimy się tutaj równo o godzinie 12 i przed nami dyskusja pod hasłem pozytywne stereotypy też. Krzywdzą. Do zobaczenia o godzinie 12. Dziękuję.